Już kolejny raz suwalczanie zdecydują, na co wydać pieniądze z puli obywatelskiej. W tym roku w szranki stanęło 26 propozycji. Na oddanie głosu mamy czas do 7 listopada. Zgłoszono 30 wniosków, z czego 4 z przyczyn formalnych nie uzyskało pozytywnej opinii komisji weryfikacyjnej. Do wyboru mamy 11 dużych projektów, 8 małych i 7 propozycji kulturalnych bądź społecznych. Najdroższą proponowaną inwestycją z listy dużych projektów jest budowa Parku Ułańskiego na terenie pokoszarowym przy ulicy Pułaskiego. Pomysłodawcy chcą, by na terenie parku znajdowała się też galeria pod chmurką. Kosztorys oszacowano na 790 tysięcy złotych. Niewiele mniej będzie kosztowało bezpieczne podwórko położone również na terenie pokoszarowym przy bloku 24E. Kolejne propozycje to utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Noniewicza oraz budowa odcinka ulicy Knuta Olofa Falka i Bike Park, rowerowy park rozrywki i doskonalenia techniki jazdy z sekcjami o różnym stopniu zaawansowania oraz stacją naprawczą rowerów. W tej grupie projektów są też place postojowe, boisko wielofunkcyjne na osiedlu drugim, modernizacja placu przy pomniku Straceń przy Sejneńskiej, budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy ogródkach działkowych, zjazdy, zatoki i chodniki przy ulicy Jana III Sobieskiego. Na krótszej liście małych projektów inwestycyjnych znajdują się 3 place zabaw przy ulicy Emilii Plater, Putry i przy Skłodowskiej Curie o wartości od 65 do niemal 100 tysięcy złotych. O swoje zielone miejsca aktywnego wypoczynku zabiegają też mieszkańcy ulicy Witosa i mieszkańcy osiedla Hańcza. Głosujący mogą też wybierać propozycje z trzeciej kategorii projektów kulturalno-społecznych. Od mieszkańców będzie zależało, czy w Suwałkach powstanie encyklopedia seniora, szkoła cukrzycy, a może zorganizowany zostanie festyn rodzinny lub przedsięwzięcia muzyczne. W każdej z kategorii możemy oddać jeden głos. Papierowe listy z zaznaczonymi propozycjami wrzucamy do jednej z 2 urn. Znajdziemy je w holu Urzędu Miejskiego i w akwaparku. Możemy też wziąć udział w głosowaniu online za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego. Wyniki głosowania poznamy 24 listopada bieżącego roku.